Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Back to School. Dzisiaj razem robimy open box tej wielkiej paczki od marki Finzy. Zamówiłam sobie bardzo dużo must haves do szkoły i oprócz tego też bardzo fajne outfity. Ale zobaczymy wszystko. Let's go! Pierwsza rzecz, którą Wam dzisiaj pokażę, to nowy plecak. Tadam! Zobaczyłam go na stronie i po prostu musiałam go mieć. Patrzcie, jaki on jest piękny! Tak wygląda w środku, jest bardzo pochowny i tutaj ma małą przygródkę. Dodatkowo ma trzy kieszonki z przodu. Tutaj taką dużą, a tu dwie takie małe. W tym się zakochałam, bo to jest po prostu takie unique. Z boku dwie kieszonki, które bardzo fajnie się sprawdzą na wodę. I ten plecak kosztował tylko 59,99. What a steal! Pokazałam Wam plecak, więc teraz przechodzimy do ciuszków. Pierwsza rzecz to spódnica jeansowa, której szukałam już w tamtym roku szkolnym i wreszcie znalazłam. Nie no, patrzcie. Ah, she's so pretty! Fajnie, bo jest nie za długa, nie za krótka, jest po prostu idealna i kosztowała 59,99. Kto z nas nie kocha oversize'owych t-shirtów do szkoły? No chyba nikt, bo ja je uwielbiam. Tadam! Ja ostatnio mam obsesję na punkcie koloru granatowego, więc jak zobaczyłam ten t-shirt z napisem Kalifornia, to od razu dodałam do koszyka po prostu. Piękny, oversize, komfortowy i pasuje do wszystkiego. I ten t-shirt kosztował 29,99. Czekajcie, czekajcie, to nie koniec, bo naprawdę okupiłam się. Znalazłam też taką bardzo fajną koszulkę hiszpańską za 25,99 i ona będzie idealna do jeansów, do spódnic, do bluz, normalnie do. Jak nowy rok szkolny, to oczywiście potrzebuję nową koszulę w mojej szafie. Ona kosztowała 39,99 i wybrałam sobie taką w biało-niebieskie paski. Koszula ma długi rękaw, więc jest idealna na jesień. Klasyk, który każdy uczeń na pewno ma w szafie, czyli biały t-shirt. On jest bestsellerem na stronie Simsy i kosztował 19,99. Mój ulubiony model jeansów, czyli jeansy wide leg. One są po prostu takie wygodne i pięknie wyglądają. I zobaczcie, jakie mają mega szerokie nogawki. Te beauties kosztowały 39,99. Wiem, jest jeszcze lato, trwają jeszcze wakacje. Weronika, przestań, ale musimy się przygotować na jesień. Jesień to jest mój ulubiony sezon, by the way. Więc kupiłam sobie biały sweterek z haftowanymi wisienkami, który kosztował 49,99. It's so cute! Teraz coś nie dla mnie. Wybrałam to dla mojej cioci, która ostatnio wspominała, że szuka jeansowej marynarki. Więc co? Oczywiście znalazłam i zamówiłam. Kosztowała 119,99. Fajna jestem siostrzenica, co nie? To jest już ostatni ciuch, ale w pudełku mamy bardzo dużo mega fajnych akcesoriów do szkoły, więc don't worry, we're not ending the video yet. Wracamy do spódniczki, która jest w kolorze szarym i ma czarny paseczek. Już tą spódniczkę widzę z moimi czarnymi kozakami. Ona kosztowała 49,99. Przechodzimy teraz do rzeczy, które będę nosiła w moim nowym plecaku. I muszę jeszcze wspomnieć, jak pięknie to jest wszystko zapakowane. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem uczennicą, która kocha notować. Kocha mieć wszystko zapisane, wszystko zaplanowane, więc kupiłam sobie perfekcyjny, różowy planer. Patrzcie, jak on jest idealnie zaplanowany. Tutaj wpisujemy datę, samopoczucie dzisiaj, rzeczy, które muszę dzisiaj zrobić, mini shopping lista, jakbym szła na zakupy. Co dzisiaj jadłam tutaj, od 5 do 10 mamy plan dnia, a tutaj mamy notatki. Słuchajcie, ceny akcesoriów szkolnych będą się Wam pojawiały na ekranie.
wpisali w internet, kto jest największą fanką Hello Kitty na całym świecie, to by wam wyskoczyła moja twarz, więc oczywiście kupiłam sobie zeszyty Hello Kitty. I love it! Tutaj mamy taki czarny, ten jest chyba moim ulubieńcem. Tutaj mamy różowy, a tutaj mamy Hello Kitty. I one wszystkie są czarne. Na stronie Sinsay i stacjonarnie jest duży wybór kalendarzy, więc oczywiście musiałam zamówić 3. Ten jest dla cioci, ten jest dla mnie, bo kocham astrologię, a ten grzybki jest dla wujka, bo kocham chodzić na grzyby. Te kalendarze są dopasowane pod nas idealnie. Kolejna rzecz to notes w linie z misiem i napisem Need More Sleep, czyli ja. Każdy poranek przed szkołą, więc oczywiście musiałam sobie kupić, bo to jest mega relatable. Tak jak wspominałam wcześniej, kocham wszystko notować, więc zamówiłam sobie takie 3 notesiki, które są malutkie i idealnie się zmieszczą do kieszonki w moim domu i teraz. W moich zeszytach zawsze musi być kolorowo, więc kupiłam sobie flamastry, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, niebieski i zielony. Do zamówienia dorzuciłam sobie breloczek, ale taki nietypowy breloczek, bardzo fajny, bo ma kalkulator i kocią łapkę. Ostatni zeszyt, który sobie zamówiłam, w twardej okładce, w paski biało-niebieskie i w środku ma linię. On będzie perfekcyjny do języka polskiego. Stempelki, żeby notowanie było more fun. Jak zeszyty Hello Kitty to długopis Hello Kitty i piórnik Hello Kitty, który jest taki puszysty. Zestaw 12 cienkopisów. Zamówiłam też zestaw takich mini markerów, które zaraz powędrują do mojego piórnika Hello Kitty. Przedostatnia rzecz to zestaw przyborów biurowych i one są takie mini, zobaczcie! Będą idealne na biurko. A teraz ostatnia rzecz, którą każdy uczeń ma w swoim piórniku, czyli długopisy. Sprawdźmy, który dzisiaj jest, ile nam zostało do tej szkoły. I już jest czas pakować plecak. A wy co fajnego upolowaliście w Sinsayu? Jak zawsze obserwujcie mnie na wszystkich moich social mediach, bo tam też pojawią się odcinki Back to School. A my zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa!